Dziś u nas na kanale automatyczna skrzynia biegów. Tak dla odmiany, nie? A jaka to jest skrzynia? Jest to skrzynia ZF 6HP 26. Od jakiego samochodu? No, od Jaguara, ale też może pasować do Astona Martina, do Jaguara, do Land Rovera, do BMW nawet. I to do wielu modeli. A do Rolls Royce'a jeszcze ona wchodzi. Tak, też, też. No. Czemu do wielu, BMW? Do wielu, nie? Nie, no spaskudzili trochę, ale... A niech mają, nie? Niech mają. O, Bawarczycy teraz hejt posypią tutaj. A dlaczego ona jest taka cudowna? Jak do tego doszło, nie wiem. Cudowna i przepiękna jest ta skrzynia biegów, automatyczna, zaznaczam. A dlaczego? Dlaczego? No bo jest pancerna i no i oczywiście płynnie zmienia biegi. O, no dokładnie. Słuchaj, teraz tak, a skąd mamy tak, tą skrzynię, powiedz? Bo tą skrzynię mamy, tak, to jest skrzynia od Jaguara F-Type'a. To jest skrzynia od dawcy. Dokładnie. No, ponieważ potrzebowaliśmy, bo, no nie powiem, ktoś zrobił wypadek. Ot, ma taką teraz małą lusterkę ten mój samochód. Cholera jasna, no. Jan to uczynił, tak. No i potrzebowaliśmy, po prostu kupiliśmy za fajne pieniądze dawcę na części. Dokładnie, skrzynka nam została. Słuchajcie, nasz samochód ma teraz, stuknęło mu 300 tysięcy i tak sobie pomyśleliśmy, wyciągnęliśmy, jak to się mówi, z dziury tą skrzynię biegów, bo ona ma przejechane około 120 tysięcy. I trzeba zobaczyć, czy ona jest sprawna. Nasza skrzynia po 300 tysiącach jest cały czas sprawna. Ja raz nie wymieniałem olej, samochodem jeżdżę już jakieś 8 lat, chyba coś takiego go mamy. No kupę lat go mam w każdym razie, nie będę liczył, mi się nie chce. Raz wymieniałem olej, no już tego potem nie robię, bo po co, skoro mam drugą. I Basia dzisiaj, bo ja dzisiaj nie mam czasu, także Basia będzie dzisiaj rozkręcała tą skrzynię i zrobiła jej, sprawdzała jaki serwis. Przegląd, tak? No, dokładnie. Co ewentualnie możemy wymienić, co trzeba kupić, zamówić, tak? Żeby wpakować jej nowe części. Powiedz mi, ile mniej więcej kosztuje serwis takiej skrzyni, taki podstawowy? Wiesz co, to nie jest wielki koszt. To jest tak do 1000 zł spokojnie możemy się zamknąć, nie? Dokładnie, z olejami, z filtrami, tak, i tak dalej, tak. Nie? No także zobaczcie, nie, wcale nie musi być taki duży koszt. Czy bardzo skomplikowane rozłożenie takiej skrzyni jest? Nie. Nie, nie jest skomplikowane. No zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie, ale... Słuchajcie, no myślę, że będzie dobrze. Tu macie narzędzia, jakie będziemy potrzebowali, żeby tą skrzynię rozłożyć. Co tam było? Tork 40 i 20... 7? Dokładnie. Tak. 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 Także no i nic więcej, nie? Dokładnie, słuchajcie, zobaczcie. Pochyły stół, bo my nie robimy takich rzeczy na co dzień. Lekko pochyły stół tutaj, olej tam będzie tak, ściekał. Tak, bo nam coś wycieknie. Jakiś olej na pewno będzie tam jeszcze miał. Także... Bierzemy się za robotę. Tak jest. O, cieszysz się? No pewnie, że się cieszę. No to jedziemy z koks. Zaczynamy od rozkręcenia miski olejowej. I tu ciekawostka, miska olejowa jest zarazem filtrem. Tu nie jest jeszcze wmontowany. Jaki tork używasz to? To jest tork 40. Dokładnie. Dobra, najpierw je sobie poluzujemy. Ja będę patrzył, jak ona tutaj w tym czerwonym pulowereczku będzie po niej olej ciekł. Tak właśnie, tak też myślę. To chyba nie był dobry wybór. Nie, no dobry. Jeżeli uważacie, że to był zły wybór, że ona w czerwonej podkoszulce to robi, to napiszcie komentarze. Zmieni kolor. No i tak jedziemy. Poczekaj. No. Bo zobacz, tutaj wszystko jest uwalone od oleju. Aha. Dlaczego tak jest? Wiesz? Nie, może jest coś nie tak. Tak, jest coś nie tak. Te uszczelki bardzo często puszczają. A, tak. Tam jest uszczelka gumowa i ona jest taka do kitu. Telefon mi dzwoni, jak ja to uwielbiam. Pauza. Ty sobie odkręcaj miskę, dobra, a ja idę na telefon brać. Czekaj, wszystkie, nie? A, jeszcze tu. Chodź do mamy. No i olej mamy to. Cały wyciek. Tak. Koszulka czysta. Czysta. I szkoda. Uwaga.
Patrz, jak pięknie. Tak, tam nie ma co trzymać. O, a ja czego nie wygląda. Okej. No. No i to ją. Jest też zarazem filtrem, nie? Tak. Dokładnie. Filtr macie tutaj wbudowany. To jest nierozbieralne i to się nadaje tylko teraz gdzie? Do śmieci. Dokładnie. Bo będzie nowe. Trochę urosłam. O. Tak, ale jest wysoko. Dobra. Kuciapek. Kuciapek. A teraz tak. Teraz musimy ściągnąć sterownik. O. A jak to zrobić? Sterownik ściągnąć? Sterownik, więc tak, no najpierw musimy, tutaj już ta wtyczka jest wyciągnięta, musimy wyciągnąć zawleczkę, najpierw, tak, trzeba wyciągnąć tutaj zawleczkę i żeby tutaj wyciągnąć macie osłonę wtyczki, nie? A po co? Jak po co wyciągnąć? No żeby sterownik wyszedł. No. I słuchajcie, tutaj macie dwa O-ringi i jeden Zimmering. I jeden Zimmering. Mhm. A czym się różni O-ring od Zimmeringa? Tu jest, czy one mają inny kształt. Ten jest bardziej okrągły chyba, tak? Dobrze widzę? Tak. A tu jest bardziej taki płaski, jakby kwadratowy. Dokładnie. Zimmering jest płaski, O-ring jest okrągły. Babcia. Brawo ty. Babcia w okularach, widzisz? Także to wyciągamy, bo inaczej by, słuchajcie, to jest, pamiętajcie, do wymiany zawsze. To kosztuje tam 40-50 zł. To jest osłona naszej wtyczki tutaj, sterownika, nie? Także to zawsze wymieniamy, nie oszczędzamy na tym. 40-50 zł. Ja wam tam mówię mniej więcej co ile kosztuje, a wy sobie piszcie tam na karteczce. To jest majster. Najpierw trzeba było tą zawleczkę wyciągnąć, żeby tą wtyczkę wyciągnąć, pamiętajcie. Tak, bo inaczej nie. I teraz czekaj. Które śruby odkręcasz? Bo zobaczcie, ile to jest śrub, milion. Odkręcamy tylko te większe, te czterdziestki. Czterdziestki. I tutaj tych są jeszcze nie ruszamy, nie? Trzy śruby też czterdziestki, mają troszkę inny kształt. Mhm. Tak, podpowiedź. Nie wiem, czy mi podpowiadamy, ona i tak wszystko wie sama. Dobra, żeby nie odkręcić innych, nie? No. Ja bym zaczął od tego sterownika tam z tyłu, od tych trzech. Myślisz? Pewnie, że tak. Zacznij od tych trzech i odłóż je osobno. A na urodziny ci kupię nową wkrętarkę. Bardzo proszę. Lubię praktyczne prezenty. Nie, bo to jest dziadowska, jest ta, naprawdę jest dziadowska ta torta. Dobra, działa. Stara. No podoba ci się, swój do swego ciągnie. Stara, ale jara, panie. Dobra. Trzy. Pomagaj, pomogę ci. Jezu, jaki ty dzisiaj jesteś uczynny. Jadź. Dobra, i teraz jedziemy, tylko żeby nie pomylić, nie? Zobaczcie sobie tutaj, te czterdziestki są takie bardziej kwadratowe niż te małe takie są jakby okrągłe. Jakby płaskie, nie? Tak, to bardzo prosto jest. Mhm. A po co są te małe? Te małe, ty się odkręca, ja im powiem. Te małe są po to, żeby potem z tego rozpołowić. Mhm. Proszę bardzo, pomogę ci znowu, proszę. Szok niedowierzanie. Tak. I ty sobie sprawdzaj, czy każda ma taką samą długość. Ty mnie normalnie dzisiaj zadziwiasz. Dobra. O, jest tego, jest. Tak. Będę ci świecił, zobacz. Tu. Wszystkie tak sam długie, nie? Tak. A już ci się podniósł chyba, nie? A tak, już, tak, już, odchodzi. Już. Czekaj, sprawdzę, czy... Tu jeszcze chyba jest? Czy nie? Zobacz. Chyba nie. Nie. No to do góry z nim. Zobacz, czy wyjdzie. Zobaczymy, czy wszystkie. No, hop. Brawo. Ciężkie, dasz radę? Nie, okej. Uważaj, nie powróci olejem.
obróć na drugą stronę, sobie go obejrzyj. Tak to wygląda. Zobaczcie, tak wcale to nie jest takie skomplikowane. Nie. I ciekawostka tu jest. Tutaj macie elektronikę, sterownik. Tak, i teraz widzicie, tu sobie wtyczka jest. I teraz jest ciekawostka, że, wiecie co, ja nie wiem, jak jest tych 6 HP, ale na 99% tu jest tak samo IMO, immobilizer. Czyli, że jeżeli zmieniacie skrzynię biegów, to sobie też zmieńcie, bo inaczej nie odpalicie samochodu, bo to jest przypisane do waszego kluczyka. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu, ale bo co ja tam wiem, ja się nie znam. No nie? No. Dobra, na bok z tym. Ciężkie. Ciężkie. Nie wiem, czy na dobrą stronę położyłam, czy na moją. To bez znaczenia. Potem będziemy to... Dobra, widzicie? I te śrubki, jak potem porozkręcamy, to nam się rozejdzie to na dwie części. Ale to nie dzisiaj, nie, znaczy nie teraz. Pokaż, co tam masz. Pokaż, kotku, co masz w środku. Co jest teraz ważne? Okular. Pamiętasz? Okular. Okular. Zobacz, czy jest cały, czy jest pęknięty. To lubi pęknąć. Co? Okular wygląda na całego. Dokładnie. Tak. Ale ten okular, tak czy owak, jest w serwisie, w zestawie naprawczym, nie? Tak. Także tak czy owak, on będzie nowy, wymieniony. I co teraz? Teraz? I co teraz? Teraz odkładamy. Przód. Teraz przód. Tak. Tak. Tutaj znowu zmiana. Mamy. Zmiana torksu. Wow, dasz tak. Radę? Trzeba klucz wymienić. Zmiana torksów i dużo śrubek. A, idziemy na kawę najpierw. Trzeba przygotować narzędzia. Trzeba specjalny torks przygotować. Zapomniałam o czymś, zanim podkręcamy tutaj te wszystkie śrubki. Zapomniałam ściągnąć gumeczki. A zrobimy to takim dziwnym urządzeniem, które mi mój stary zrobił. Dasz radę? To się ciężko wyciąga. A, poszło. To czekaj, nie zdążyłem nagrać. To drugie będzie. One mają długą, różną długość, nie? Także uważajcie. Pójdzie ci tak łatwo? O Jezu, tak wkładasz, tak, odchylasz i dopiero, tam musi się haczyk zaczepić, spróbuj. Cicho, bo nasz kot przyszedł. Ucz się. Proszę, jak idzie? Pięknie idzie, nie? Uważaj, różne długości, 1, 2, 3, 4 sobie ustaw, żebyś wiedziała potem. Gumeczki, pokaż. To była druga teraz. Są takie same? One mają, z tego co ja pamiętam, no mają różne długości. Nie. Te są takie same, dobra. 1, 2, różna długość. Olejcie. Uwaga. Tak idzie, parek idzie. Oj, wypadło ci. Musisz bardziej odchylić od siebie. O. Brawo. No i te będą dłuższe. No te to dwie, pamiętaj, dwa. Zaznaczyć trzeba. Pokaż jeszcze, jak to robisz. Tu odginamy. Tak. I nam wypada. I idzie. No i zobacz. I poszło. Tak, musimy tam fachowcom to przesłać ten film, jak Kobiałka robi takie gumeczki. Bo ja widziałem, że się niektórzy bardzo z tym męczą. Taki patent i ona jest jeszcze dłuższa od tej. Pokaż te narzędzie, pokaż. Ale ciężkie. Słuchajcie, to jest no taki młotek zwrotny, czy jak to się nazywa po polskiemu. I tutaj taki haczyk jest dospawany. To będzie tak, i to wszystko, cała filozofia. Bo niektórzy robią naprawdę taki haczyk, ale to ciężko to wyciąć, naprawdę wyciągnąć. Czasem tam ciężko siedzi. A ona to zrobiła, bo ja muszę to i tak przerabiać, żeby wiecie, ona mogła to robić. Nagraj sobie teraz, które były gdzie, powiedz. Która była długa, gdzie była? Długa była tutaj, to no, była najdłuższa. Tak? Tutaj była ta troszkę krótsza, a tutaj były dwie jednakowe krótkie. No i wszystko już będziesz pamiętać. Tak. Tak jest. Dobra, teraz... No teraz zabieramy się tutaj. Aj, za brawo. Przód. To czekaj, ja ci obrócę to wszystko, bo to będzie za ciężkie dla ciebie. Jaki numer tam masz? 27. Torx 27. 27. W pudełko masz jakieś, nie masz?
Idę ci zaraz kupić nową wkrętarkę. To ma duży, za duży ten, no sta ciężko dla ciebie to wkrętarka. Tak, są lepsze, wiesz? Takie lżejsze i zrobią bzzz. Nowa technologia. Ta ma 48 lat. Tak. Byłaś. Wszystko wyszło, wszystko. No ta potrafi naprawdę zepsuć, wiesz, tę śrubę takiego Torxa. Co? A, ci idzie bombastyk. Mystyczny. Poszło. Czekaj, to ja coś wytłumaczę. Słuchajcie, tutaj macie wajchę od zmiany biegu. I co jest ważne, bo o tym nie mówiliśmy. Widzicie, tutaj macie tak zwany, nie wiem jak to po polsku, pozycjoner. I tutaj, widzicie, macie taki przesuw jak w magnetofonie kasetowym Grundiku. I to tutaj wchodzi w ten bolec. Chodzi o to, że jak przełączacie sobie wajchą bieg, to tutaj elektronika potem wie, który to jest bieg. Także pamiętajcie, przy składaniu to jest bardzo ważne, żeby to trafiło sobie w to. A przy okazji to się dosyć też często psuje. No nam się nigdy nie zepsuło, no ale lubi się zepsuć tutaj, nie? Jak wam pokazuję dziwne biegi albo coś nie chcę przełączać, czasem to jest zepsute. Taka ciekawostka. Kręcimy. Tylko dwie. Prawdę ci powiem, że to są tak różne te śruby, że można było wszystko do jednego pudełka włożyć. Dokładnie. W sumie tak, no. I ostatnia. To ostatnia niedziela. Chodź. To jest jakaś krótka, no? Tak. No była do czegoś, nie wiem, czy w ogóle chyba nie trzeba było jej wykręcać. Tak mi się coś wydaje. Ale to jak kurde, jak dorwała wkrętarkę, nie zatrzymasz. To nie zatrzymasz. Nie, to już poszło. To idzie. Wiesz co, teraz ci może być ciężko. Masz, potrzymaj. Zrobię coś, nagram się. Nagraj, weź, pomóż coś. Czekaj, muszę mieć narzędzie. Bo to jak dobrze pamiętam, to tak wychodziło tak inaczej. Chyba tak jakoś to wychodziło. O, szybko padło. I teraz już koszyczek. Idzie. O. Aha. To ciężkie, wiecie co, no, ona by to może i zrobiła, no ale bez przesady, no to jest naprawdę ciężkie. Dlatego te skrzynie są takie fajne, bo to jest wszystko stalowe, zobaczcie. Czysta stal, odlew. Stan bardzo ładny. Zobaczymy, jaki jest stan panewek tutaj. A żeby zobaczyć stan panewek, to trzeba wyciągnąć całą tą mośkę. Także mamy jedno. Naprawdę to jest stan, zobacz. Bardzo ładnie. Tu masz, zobaczcie sobie tutaj. Tu macie tą gumeczkę. I ona jest naprawdę, niekiedy jest płaska. Tu jest zero zużycia. Ona jest jak nowa. Ona jest jak nowa, fajna, wypukła. Także to mamy raz. Dlatego właśnie Basia tego sama nie robi, to można poćwiczyć się. Ale wiecie co?
Ja już widzę, że to jest w stanie zajebistym. Wszystkie te zębatki, zobaczcie, to wszystko jest w stanie perfekcyjnym. To widać po prostu. Ta skrzynia, dlatego się mówi, 6 HP jest skrzynią pancerną. Naprawdę, skrzynia pancerna. Opla! Dobra, będziemy ją rozbierać. Opla! Raczej to chyba ja będę robił. Wiesz co, pasowałoby sobie taki kosz jakiś skombinować? Skrzynkę dużą, żebyśmy to układali sobie w skrzynce jakieś. Kosz na koszyk. Bo my nie mamy części jeszcze do tego, ponieważ nie wiemy, czy ewentualnie coś jest zepsute, czy nie, ale ja już tu widzę, że tutaj, zobacz, te tarcze sprzęgła, to wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze, tak. Ale to musimy wyciągnąć. Tak. To musimy wyciągnąć. Wszystko po kolei nam wyjdzie. Poczekaj, bo mi się wydaje, że ty nie jesteś przygotowana do wykonania usługi. Włączyłaś sobie mikrofon? Nie. A jakimi mikrofonami nagrywasz? Pokaż. Komika czy konika czy coś? Tak, konika. Dawaj, wyciągaj. Ja sobie wyciągnąłem jedno kółecko, ty sobie wyciągnij drugie kółecko. O. No i fajnie. No to akurat fajnie wyszło. Nie rozsyło, no. Okej, to nie jest takie ciężkie. Nie. Ale też wygląda dobrze. No zajebiście wygląda. Masz. O kurde. Tu ładnie chodzi bez żadnego... Pięknie, nie? To macie te łożyska igiełkowe, zobaczcie, jak to naprawdę... I to są w środku te perfekcyjny stan, tak. To trzeba tą tarczę, to kółko trzeba tu wyciągnąć. Tak, i to później zejdzie, nie? Tak, czekaj, podtrzymaj. Tak, przepostawiam. No. Kurde, musimy mieć... Wiecie co, przygotujemy sobie jakiś stojak i wyciągniemy. To zobaczymy te sprzęgiełka i jeżeli tutaj, wiesz co, jeżeli tutaj będą te tarcze będą dobre, to nie rozbieramy tutaj tam dalej, bo nie ma sensu. Bo to wygląda jak nowe. Czekaj. Ja muszę się tu jakoś przygotować, ja to wyciągnę. Czemu nie, bo to może odbić, wiesz? To jest to tutaj to jest naprawdę takie silne, wiesz, ta obręcz. To jest tak jak, wiecie co, jak panewka w samochodzie. I nie chcielibyśmy, żeby żona zęby straciła. I to nawet nie dlatego, żeby brzydko wyglądała, tylko cholera drogo potem. Także to delikatnie. Także nie byłoby. Ja pomagam. Chodź, dokończysz sobie. Chodź, bo już teraz możesz. Chodź. Chodź. Proszę bardzo. Tu. Zobacz. Wyciągasz sobie, tak? Po malutku to. Tam to wyciąg sobie, tego druta. Po malutku. Ząbek po ząbku tu. Tak jakbym zgubiłam, zepsułam. Następny ząbek. O. No. Ząbek po ząbku. I on ładnie schodzi. Dokładnie. I potem wyciągamy. Dokładnie. Tarcze wyciągamy wszystkie. Tak, wszystko naraz. Ja ci też trzymam. A żeby nic nie uszkodzić. O. I teraz pokaż kotku, co masz w środku. Pokaż je tutaj, rozłóż. Panie, to jest jak nowe. Daj, poczekaj. Weźmy sobie przykładowo tą jedną. Zobaczcie, ty zobacz, jakieś szorstki jeszcze nawet. Niezużyte, nie? No nic, zero. Tu podejrzewam, że będą tu jeszcze napisy na tym. Czekaj. Czekaj, nie obracaj tego, nie nic nawet, bo to nie ma sensu. Znajdziemy tylko, czy jakieś zużycie na tym jest, czy nie ma. Nie ma, to zero zużycia. Dobra, wiesz co, nie ma sensu tego dalej rozkładać. Ta skrzynia jest w stanie... Bardzo dobrym. Nówka. Ta skrzynia jest w stanie nówka. Zobaczymy jeszcze sobie teraz sterownik. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to naprawdę nie ma sensu. Ta skrzynia jest jak nówka. Ona tutaj nie ma żadnych oznak w ogóle zepsucia. Czegokolwiek. To płyta separacyjna, będzie coś nie tak w nią, nie? Patrz, jakie słownictwo. Płyta separacyjna. Że to uszczelki będą tam zjechane. O. Tak czy owak, słuchajcie, sterownik rozkładamy, ponieważ w zestawie naprawczym są tam kulki takie tam, kulki, takie gumowe. Tak. No, i one się też mogły zużyć. One mogły się zużyć, dlatego też wyciągamy to. Dobra, trzeba kamerę naładować, bo zostało 3%.
Tu pokażę od góry. Jak się rusza? Jakby był zerwany, pęknięty tutaj ten cylinder, kosz, to by tak nie szedł w górę, bo by uciekało po prostu ciśnienie. Także jest dobry. Jest dobry. Tak, to mówię, to wszystko jest jak nowe. To, wiesz co, popatrz. Mhm. To wystarczy tutaj popatrzeć, jaki słaby luz mają te tarcze. Już widzisz, że to jest dobre. Zresztą widać, to jest, zobacz, jaki czyściutki olej, wszystko było naprawdę perfekcyjnie. No, fnówka. Dokładnie. Poczekaj, ja ci będę to trzymał. Mhm. Jedziemy ze sterownikiem, no. No dobra. O kurde! Siły nie masz. Bo ty dobre! Bo ty to dokręcasz, Basia, dlatego ty musisz odkręcać. Będzie ci łatwiej. Dwa razy naciśnij guzik. Jest już. No. Dobre, silne, tak. Ale słuchajcie, zamówiłem już jedną wkrętarkę, to by było łatwiej. Bo tak to jest, jak się nie wie. Nie, a dziewczyna się męczy, nie ma tyle siły. No nie ma tyle siły, co facet, no. Dlatego geje mają lepiej. Bo jak ich dziewczyna robi samochód, no to ma więcej siły. No tak. Ale zobaczcie, normalną wkrętarką tutaj można to odkręcić. Tak. To nie jest tak mocno przykręcone jak tym. Chociaż boszówka by tego nie chwyciła. Ta. A ten Parkside, kurde, lidlowski, tak. No. Chyba, że się przestawi. Długość śrubek tak. Jest taka sama, sprawdzę, żeby nie było. Tak, jak na razie tak. Tak, to ważne. Zobaczymy, co dalej będzie, nie? No. Tu się powinno najpierw odkręcić sterownik, ale ja powiem szczerze, nie wiem, które to były. Chyba te dwie, potem te dwie trzeba było odkręcić, ale ja już nie pamiętam. Także odkręcamy wszystkie. Wyjdzie w praniu. Tak, trzeba sterownik. Wyjdzie w praniu. Patrz tylko długość. Mhm. O, to są krótsze. No widzisz, gdzie one były? W których dziurach? Gdzieś. No gdzieś to jest takie małe powiedziane. No, miałaś patrzeć i to trzeba było zaznaczyć. Skąd będziesz widziała, która teraz gdzie wejdzie? No, będzie wypróbować. No i wpierdol w domu. Nie przeklinaj. A wpierdol to przeklęcie. A nie? Nie wiem. Piszcie mi w komentarzach, czy wpierdol to jest przekleństwo, czy się obrazicie na to, czy za to, że ona wpierdol dostanie. Oni się nie obrażą, ale YouTube może. YouTube może. To się wypika. Króciutka. To zaznaczaj sobie tu jak krótka. To ja bym nie wyżywiała potem. Dobra, na razie ją wsadzę. To, że ty mi powiesz, że to króciutka, to mi tam za dużo nie da. Się wymandrza. O. Dobra, na razie to wyłączę, my się trochę pokłócimy, potem włączę. Dobra, jadę dalej. Kręcimy dalej, kręć. Zobaczymy, jak to będziemy rozdzielać. Czekaj. Ja będę trzymać, muszę. Przecież to już schodzi, nie? No, to jest. Czekaj, dobra. Słuchajcie, poszliśmy na cwaniactwo, nie wyciągaliśmy śrubek. A to już schodzi. One i tak zaraz wylecą. A, to jest. Teoretycznie, słuchajcie, ten komputer tutaj, to on nam jest niepotrzebny, bo my mamy swój. Czekaj. Mhm. No i mamy. To i teraz można to rozdzielić, ale to i tak to jest dół. Tak to mówię? Czy to jest góra? Czekaj, będę trzymać to. Nie, tędy już się przyszło. Mój przecinatek specjalistyczny. Tam nie ma już szczelki żadnej takiej. Tego to jest. Tam są tylko takie kanały gumowe. Dobra. Przecież nie odkręcone. Czekaj. Trzeba to wyciągać. Tu są jeszcze. Trzeba to wyciągać, bo jak się. Dalej potem będziemy zgadywać, gdzie one powinny być. O, krótkie, długie, kurde, ale będzie mi zajęcie. Ja już nie pamiętam. Ja tą skrzynię ZF-a rozbierałem 40 lat temu ostatnio.
one produkowane od chyba 2003. No, i mamy naszą płytę. Tak. Zobaczcie teraz sobie, jak to z bliska wygląda. Całkiem nieźle. O, czego się ludzie boją, to tutaj są takie wszędzie kuleczki. Widzicie taki groszek? Będziemy to wyciągać albo nie. Widzicie, wszędzie gdzie takie zaokrąglone jest, to tam jest kuleczka. Żeby to wyczyścić wszystko, trzeba wyciągnąć. Ale my będziemy wszystkie wyciągać, a wiecie dlaczego? O, tu macie taką większą, właśnie. Tam to do zupy weźmiemy. Słuchaj, tutaj są akumulatory ciśnienia. I zobaczcie, jakie one są pozapadane. Widzicie, jeden jest wysoko, drugi jest nisko. To widać różnicę jak cholera. Mm-hmm. Dlatego musimy po prostu te kulki wszystkie wysypać, po to, żeby te akumulatorki powyciągać. One są sklepane. Podobnież mają wpływ na zmianę biegów, ale ja nie wiem, ja się na tym nie znam. Jak wiecie, to mi piszcie, bo ja tam nic nie wiem. Słuchajcie, także wyrzucimy to wszystko, pozamawiamy to wszystko. No i będziemy pomału sobie ją składać tam. Płyta. Jak? Jak to będzie? Czekaj, bo coś głupiego zrobiłem. A nie, dobrze. Tylko jest. Powiem ci, że już widzę, że to wygląda dobrze. Płyta wygląda bardzo dobrze. Nie zużyły się? Nie, to czuć. Gumeczki? Bo to są takie gumki, nie? Je tak. Czuć. Nie, tu jest zużyta, widzisz? Mhm. Kupi się to nowe. Tak, człowiek, nie? Płyta powinien się kosztuje wymienić. Jakieś, tak, za każdym razem. A, kulki. Tak, to słuchajcie. Mhm. To są jakieś dziwne sprężynki. Bulczyki, tak, o, jakieś dziwactwo, nie? No. No i to trzeba będzie tutaj wydubać. Bo są tam, o. Pukniesz, wylecą. Puknę, wylecą. No niektóre są chyba zużyte. Słuchajcie, tu są takie te gumeczki. To się wszystko wyciąga. My to wszystko będziemy nowe zamawiać. Wszystko, bo to wszystko jest w zestawie naprawczym. O, tu macie siteczko. Takie, takie rzeczy po prostu tylko sprawdzamy. A te gumki, to wszystko jest w zestawie naprawczym. Nie ma w zestawie naprawczym tej płyty. To zależy, jaki zestaw się kupuje. Ale my kupimy tą płytę nową. Komputer bierzemy od naszego samochodu, bo mi się wydaje, ale nie wiem. Piszcie mi w komentarzach, proszę, czy tutaj jest immobilizer. Jeżeli tak, bo ja nie mam ochoty na zapisywanie, przypisywanie, płacenie komuś za usługi i tak dalej. Po co? Mój komputer działa dobrze, kluczyk działa dobrze. Dlatego mówię, bierzemy sobie po prostu tylko, zamawiamy zestaw naprawczy, olej i słuchajcie. I teraz jeszcze jedna sprawa. Bo oczywiście ja tu tak mówię, nie będę sprawdzał. To skrzynię oczywiście całą sprawdzę, te kosze porozbieram dokładnie. No ale mówię tak, nie chcę przedłużać filmu, ale moim zdaniem ta skrzynia naprawdę wygląda top of the top. Ten samochód naprawdę nie miał dużo przejechane. Także na dzisiaj będziemy kończyć. Jeżeli wam się podobało, jeżeli uważacie, że program był merytoryczny, tak się to mówi, merytoryczny, to prosiłbym was bardzo, bardzo serdecznie o... O co? O postawienie kawy. Możecie zostać naszymi patronami. Tak samo linki macie w opisie. A Basia mi się wydaje, że zasłużyła dzisiaj na dobre latte macchiato. Także link macie w opisie, bo naprawdę kawał dobrej roboty zrobiła babeczka. Tak. Od nas to wszystko. Czym ta się ciepło? Like, sub. Wiadomo, jeżeli nie chcecie przegapić następnych odcinków. Bo wiecie, co macie robić, nie? Tak jest. My będziemy tą skrzynię na pewno wbudowywać do środka. No co? No to wszystko, nie? Spadamy do domu. Dobra. To wszystko. No to cześć. Hej.